Kontynuujemy nasz temat dotyczący współpracy międzynarodowej. Ja przypomnę, że na poprzedniej lekcji powiedziałem troszeczkę na temat ogólnie organizacji międzynarodowych. Mówiłem wam o tym, że te organizacje międzynarodowe można podzielić na organizacje rządowe i pozarządowe. O pozarządowych mówiliśmy na poprzedniej lekcji, między innymi Amnesty International, Czerwony Krzyż, WWF, czyli Greenpeace, tak? Amnesty International, czyli organizacja, która zajmuje się, no mówiąc najogólniej, walką o prawa człowieka czy ochroną praw człowieka. WWF, który przede wszystkim chroni zagrożone gatunki zwierząt. Greenpeace, który generalnie, czy którego działania skupiają się głównie na ochronie naszej planety, ochronie szeroko rozumianej przyrody, czy w końcu Czerwony Krzyż, albo w krajach muzułmańskich Czerwony Półksiężyc, a więc organizacja, która zajmuje się różnego rodzaju pomocą humanitarną dla obszarów dotkniętych różnego rodzaju kataklizmami, wojnami, czy też jakimiś kataklizmami naturalnymi i tym podobnymi. Natomiast oprócz tego wspomnieliśmy sobie także na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych i omówiłem wam te ważniejsze, powiedzmy, struktury dotyczące Organizacji Narodów Zjednoczonych, w związku z czym dzisiaj przyszedł czas na omówienie ważniejszych organizacji międzynarodowych. Tak jak wam powiedziałem, zdecydowana ich większość ma charakter gospodarczy albo gospodarczo-polityczny. Zresztą przypomnę tylko, że na poprzedniej lekcji mówiliśmy o tym, że ta integracja międzynarodowa odbywa się albo na płaszczyźnie gospodarczej, albo politycznej, albo oczywiście na płaszczyźnie militarnej. Natomiast tak jak powiedziałem, większość tych ważniejszych organizacji międzynarodowych funkcjonuje na płaszczyźnie gospodarczej bądź na płaszczyźnie gospodarczo-politycznej. Tu tylko i wyłącznie w woli przypomnienia macie te 5 etapów integracji gospodarczej. Od strefy wolnego handlu, poprzez Unię Celną, wspólny rynek, Unię Gospodarczą, a na Unii Politycznej skończywszy. I przypomnę tylko, że jedyną organizacją, jest to zresztą organizacja, od której zaczniemy, która osiągnęła te 5 etapów integracji gospodarczej, jest oczywiście Unia Europejska, więc organizacja, w której znajduje się także Polska. I tak jak wspomniałem, zaczniemy sobie właśnie od Unii Europejskiej. Tu jeszcze przy okazji, mianowicie macie taką mapkę poglądową z wyznaczonymi granicami czy zasięgami tych ważniejszych organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, jak Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Do innych organizacji należą jeszcze Unia Afrykańska, Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju, tak zwany OECD, o której jeszcze powiemy, Wspólny Rynek Południa, tak zwany Mercosur, Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, Liga Państw Arabskich czy Wspólnota Niepodległych Państw. To są te najważniejsze organizacje, które funkcjonują na świecie. Są to organizacje, tak jak powiedziałem, w większości gospodarcze bądź gospodarczo-polityczne. No niektóre, tak jak w przypadku, powiedzmy, NATO, są to także oczywiście organizacje militarne. I tak jak wspomniałem, zaczniemy sobie oczywiście od Unii Europejskiej. Parę zdań na temat Unii chciałbym wam powiedzieć. Wiecie doskonale, że jest to organizacja o charakterze gospodarczo-politycznym. Państwa zrzeszone w Unii Europejskiej no podjęły, powiedzmy, współpracę zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i społecznej. Natomiast cała działalność Unii Europejskiej opiera się na 3 filarach, czyli wspólnej polityce gospodarczej i społecznej, wspólnej polityce zagranicznej i wspólnej polityce w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości. No oczywiście informację, którą macie tutaj po prawej stronie, ta informacja jest już nieaktualna, bo wiecie doskonale, że wraz z wystąpieniem z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, o czym jeszcze za moment, w tej chwili Unia Europejska liczy 27, a nie 28 państw. No w tym jednym z państw członkowskich jest oczywiście także to historyczny Polska. Dzień i historyczne referendum. Brytyjczycy oddawali przez cały dzień swoje głosy w sprawie tego, czy chcą zostać w Unii Europejskiej, czy ją opuścić. Oto wyniki, już oficjalne wyniki tego referendum. I trzeba zwrócić uwagę na to, że prawie 52% głosujących opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej. To historyczny moment. Krzyżyk przy słowie leave zakreśliło ponad 17 milionów Brytyjczyków. Przy słowie remain, czyli pozostaje, ponad 1 milion osób mniej.
Tak jak mogliście usłyszeć na tym króciuteńkim, powiedzmy, materiale filmowym, no oczywiście wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rozpoczęło się od referendum. W referendum w zasadzie zadano tylko jedno pytanie, mianowicie czy Wielka Brytania powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej, czy też opuścić Unię Europejską. No i tutaj macie oczywiście wyniki referendum. Prawie 52% mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej, natomiast nieco ponad 48% za pozostaniem w Unii Europejskiej. Zwróćcie uwagę, bo Wielka Brytania to w zasadzie taki zlepek czterech, powiedzmy, państw, czyli Anglii, Walii, Szkocji i oczywiście Irlandii Północnej. Zwróćcie uwagę, co bardzo fajnie ilustruje ta mapka z prawej strony, jak głosowały poszczególne regiony Wielkiej Brytanii, mianowicie Anglia z Walią, tak? Czyli tutaj macie Walię plus Anglia, za wyjątkiem okręgu londyńskiego, w zasadzie opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej, natomiast należące do Wielkiej Brytanii Szkocja i Irlandia Północna opowiedziały się za pozostaniem w tejże Unii Europejskiej. No niemniej jednak Wielka Brytania jako państwo i jej obywatele opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. No i oczywiście tak się to zakończyło, mianowicie generalnie Wielka Brytania po okresie oczywiście negocjacji opuściła Unię Europejską oficjalnie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Niemniej jednak w dalszym ciągu no Wielka Brytania jeszcze funkcjonowała w tych strukturach, powiedzmy, unijnych, bo opuszczenie Unii Europejskiej nie jest takie proste. Natomiast rzeczywiste wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpiło 1 stycznia 2021 roku i od tego momentu, czyli od tych, powiedzmy, kilkunastu dni, bo dzisiaj mamy 18 stycznia, Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Tutaj macie oczywiście mapkę z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, jest ich 27 bez Wielkiej Brytanii, która oficjalnie już od tego roku członkiem Unii Europejskiej nie jest. Ja nie będę wam oczywiście członków Unii Europejskiej wymieniał. Macie je zaznaczone tutaj, powiedzmy, na mapce. Macie też zaznaczone kraje, które między innymi kandydują czy ubiegają się o wejście do Unii Europejskiej. Są to głównie kraje po byłej Jugosławii, takie jak Serbia, jak Czarnogóra czy Macedonia oraz Albania, co prawda kraj nie wchodzący w skład byłej Jugosławii, ale także ubiegający się o wejście do Unii Europejskiej. Natomiast no oczywiście najmłodszym krajem, który wszedł do Unii Europejskiej, jest Chorwacja, tak? Kraj, który w tej chwili no jest tym ostatnim, 27 członkiem tejże Unii Europejskiej. I no generalnie warto, a przynajmniej powinniście znać wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Nie mówię tutaj o całej historii rozszerzania Unii Europejskiej, bo jest to rzecz, której raczej będą od was wymagać bardziej na lekcjach WOS-u niż ewentualnie na lekcjach, powiedzmy, geografii. Natomiast znajomość krajów członkowskich Unii Europejskiej, ich krótka charakterystyka, to jest coś takiego, co bez wątpienia z punktu widzenia geograficznego powinniście znać. Natomiast no oczywiście no niejako częściowo zależnie od Unii Europejskiej funkcjonują jeszcze takie dwie strefy w obrębie i nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, mianowicie pierwsza to oczywiście strefa Schengen, a druga to strefa euro, no bo mówiliśmy o tym, że Unia Europejska jest to ta organizacja, która w zasadzie osiągnęła już wszelkie możliwe, powiedzmy, etapy integracji, powiedzmy, gospodarczej, w tym między innymi swobodny przepływ, powiedzmy, ludzi czy kapitału między poszczególnymi krajami członkowskimi, ewentualnie także oczywiście takim elementem zacieśniającym tą współpracę jest wprowadzenie wspólnej waluty, czyli oczywiście euro. Natomiast zaczniemy sobie od strefy Schengen. Strefa Schengen, macie tutaj taką, nazwijmy to, definicję, jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych i zapewniona została swoboda przepływu osób oraz zastosowano ściśle określone jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych, wzoru wiz wydawanych cudzoziemcom, wzajemnej współpracy pomiędzy służbami państw sygnatariuszy, czy też zastosowano także wspólny system informacji Schengen, tak zwany SIS. Mówiąc prościej, no to jest to, co my też bardzo dobrze, powiedzmy, odczuwamy. Wszystkie kraje, które znajdują się w strefie Schengen, mają
zniesione, powiedzmy, kontrole graniczne na granicach wewnętrznych i z tego też tytułu możemy dzisiaj swobodnie my jako Polacy przemieszczać się czy do Niemiec, czy do Czech, czy na Słowację, ewentualnie także powiedzmy na Litwę, bo są to kraje, które są członkami Unii Europejskiej, nasi sąsiedzi, a jednocześnie kraje należące do strefy Schengen. Natomiast przy okazji nasza wschodnia granica, czyli granica z Rosją, a więc z obwodem kaliningradzkim, a także z Białorusią czy Ukrainą, jest przy okazji zewnętrzną granicą strefy Schengen. Czyli w tym wypadku, jeżeli jakikolwiek obywatel, na przykład Ukrainy czy Białorusi, przekroczy naszą wschodnią granicę, to automatycznie przekracza granicę strefy Schengen i może w zasadzie bez żadnych ograniczeń bardzo swobodnie poruszać się po innych krajach, powiedzmy, strefy Schengen, nie tylko oczywiście po Polsce. Natomiast warto pamiętać o tym, że strefa Schengen to niekoniecznie kraje Unii Europejskiej, czyli nie należałoby jednoznacznie utożsamiać jednego z drugim. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie kraje, które są członkami Unii Europejskiej, są w strefie Schengen i odwrotnie. Mamy kraje, które są krajami spoza Unii Europejskiej, a które w strefie Schengen się znajdują. I teraz na dzień dzisiejszy już przy tej całej, powiedzmy, przy tych całych zawirowaniach z Wielką Brytanią, w strefie Schengen mamy w zasadzie 25 państw plus 3 państwa, które no niejako jakby przystąpiły do tej strefy, powiedzmy, jednostronnie. Macie te państwa zaznaczone na tej takiej schematycznej mapce po prawej stronie. I teraz tak, z tych 25 państw, które należą do strefy Schengen, 20 to kraje Unii Europejskiej. Czyli 20 krajów to kraje, powiedzmy, które należą oczywiście do Unii Europejskiej. Spośród krajów, które nie należą do strefy Schengen, a należą do Unii Europejskiej, trzeba by było wymienić te 5, czyli Irlandia, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Cypr. Czyli generalnie to jest 5 krajów z Unii Europejskiej, które generalnie, powiedzmy, do strefy Schengen nie należą, ale do strefy Schengen za to należą 4 kraje spoza Unii Europejskiej, mianowicie Islandia, Norwegia, Szwajcaria i oczywiście Liechtenstein, albo jak to woli, Liechtenstein. I do tego jeszcze 3 kraje, tak zwane mini kraje europejskie, czyli Watykan, Monako i oczywiście San Marino. Tutaj trochę chyba pomyliłem jednak z ilością, powiedzmy, państw, bo w strefie Schengen mamy w takim wypadku 22 kraje Unii Europejskiej i 4 kraje spoza Unii, czyli mamy 26 państw. Tak to powinno w zasadzie wyglądać. Łącznie mamy 26 państw strefy Schengen, z tego 22 państwa z Unii Europejskiej, za wyjątkiem Irlandii, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i oczywiście Cypru. I 4 kraje spoza Unii Europejskiej, czyli Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein. Okej, no i oczywiście strefa euro, czyli generalnie właściwie już jakby ten przedostatni etap integracji, powiedzmy, gospodarczej. Tutaj znowu sytuacja jest bardzo podobna jak w przypadku strefy, powiedzmy, Schengen, mianowicie nie wszystkie kraje będące członkami Unii Europejskiej znajdują się oczywiście w strefie euro. I na dzień dzisiejszy w strefie euro mamy 19 państw. Te 19 państw to generalnie kraje, które macie tutaj zaznaczone, powiedzmy, na niebiesko. Mówiąc inaczej, spośród 27 krajów Unii Europejskiej, 19 krajów należy do strefy, powiedzmy, euro. Natomiast do strefy euro spośród krajów Unii Europejskiej nie należą Szwecja i Dania, czyli dwa, nazwijmy to, kraje tej tak zwanej starej piętnastki Unii Europejskiej, które no z różnych względów nie zdecydowały się na wprowadzenie, powiedzmy, euro. No a oprócz tego między innymi Polska, Czechy czy Węgry, które no dość opornie generalnie, powiedzmy, te euro wprowadzają. No i oczywiście 3 najmłodszych członków Unii Europejskiej, a więc Chorwacja, Rumunia i Bułgaria. W pozostałych krajach Unii Europejskiej mamy już oczywiście euro, w tym między innymi wśród naszych sąsiadów, takich jak Litwa czy, powiedzmy, Słowacja, więc w krajach, które do Unii Europejskiej weszły dokładnie w tym samym czasie co Polska, a już zdążyły oczywiście euro wprowadzić. Dodatkowo do strefy euro należą jeszcze te 3 tak zwane mini kraje, więc Watykan, Monako i San Marino, to głównie ze względu na to, że ich gospodarki są bardzo mocno uzależnione generalnie, powiedzmy, od krajów, z którymi sąsiadują, a więc krajów Unii Europejskiej.
A trzy kraje, a mianowicie Andora, Kosowo i Czarnogóra, wprowadziły euro jednostronnie. Więc tak to wygląda i też warto by było, żebyście sobie to zapamiętali. Natomiast no, pomijając już oczywiście Unię Europejską, kolejną charakterystyczną organizacją, o której chciałem powiedzieć dwa zdania, jest Unia Afrykańska, czyli organizacja polityczno-gospodarcza, w zasadzie militarna, która powstała, żeby zacieśniać współpracę na kontynencie, no i generalnie powiedzmy jakby głównym celem jest jak największa powiedzmy integracja powiedzmy gospodarcza. Członkami Unii Afrykańskiej są wszystkie kraje Afryki za wyjątkiem Maroka. Maroka, czyli kraju, który macie dokładnie powiedzmy w tym miejscu, to ze względu na to, że generalnie powiedzmy Maroko jest krajem, który oficjalnie okupuje swojego zachodniego sąsiada, czyli Saharę Zachodnią, i z tego tytułu no, członkiem powiedzmy Unii Afrykańskiej nie jest. Natomiast tak jak powiedziałem, Unia Afrykańska jest to organizacja, która biorąc pod uwagę integrację gospodarczą dąży do tego, aby w przyszłości na terenie całej Afryki utworzyć przynajmniej pierwszy ten etap integracji gospodarczej, czyli strefę wolnego handlu, i część krajów, tych zaznaczonych generalnie powiedzmy na ten ciemniejszy powiedzmy kolor, to kraje, gdzie ta strefa wolnego handlu już oczywiście funkcjonuje. Kolejny kraj, kolejna organizacja to Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, tak zwana NAFTA, czyli jak sama nazwa wskazuje, organizacja, no co prawda gospodarcza, no to aczkolwiek na to akurat nazwa nie wskazuje, ale organizacja gospodarcza, która obejmuje trzy kraje Ameryki Północnej, a mianowicie dokładnie Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk. I jest to organizacja, która w zasadzie skupia się, czy ogranicza się do pierwszego etapu integracji gospodarczej, czyli do strefy wolnego handlu, którą wprowadzono w obrębie tych trzech krajów Ameryki Północnej. I kolejna z organizacji to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, tak zwany ASEAN w skrócie. Organizacja, która obejmuje kraje Azji Południowo- i Południowo-Wschodniej położonych nad Oceanem Indyjskim i Oceanem Spokojnym. Organizacja o charakterze gospodarczo-politycznym, natomiast jej główny cel to przyspieszenie wzrostu ekonomicznego, rozwoju socjalnego i kulturalnego generalnie powiedzmy w regionie, zacieśnienie powiedzmy współpracy jako takiej. I tutaj macie kraje członkowskie. No oczywiście nie jest tak, że musicie je pamiętać wszystkie, natomiast ważne, żebyście pamiętali, że ASEAN generalnie, tak, to organizacja czy Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, i jest to organizacja, która obejmuje te kraje Azji Południowo-Południowo właśnie wschodniej, czyli w tym wypadku no między innymi Laos, Wietnam, Filipiny, Malezję, Kambodżę i tym podobne. I kolejna z organizacji to tak zwany Wspólny Rynek Południa, czyli tak zwany Mercosur, a więc organizacja o charakterze gospodarczym, której celem jest wzmocnienie współpracy gospodarczej i zniesienie barier handlowych w krajach Ameryki Południowej. Czyli mówiąc prościej, cel głównie powiedzmy gospodarczy, w pierwszej kolejności utworzenie strefy wolnego handlu, a z czasem powiedzmy wspólnej oczywiście polityki celnej. Tutaj macie kraje członkowskie, to jest aktualizowana już informacja, a mianowicie kraje członkowskie to oczywiście Wenezuela, Boliwia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj i Brazylia. Natomiast docelowo jest to organizacja, w skład której mają wchodzić wszystkie kraje Ameryki Południowej. No i oczywiście doskonale znana już organizacja, mianowicie Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, w skrócie NATO. Typowa organizacja o charakterze militarnym, zrzeszająca kraje, których zadaniem jest wzajemne zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji. W skład NATO na dzień dzisiejszy wchodzi 29 krajów. Czyli generalnie znowu nie należałoby NATO jednoznacznie utożsamiać oczywiście z Unią Europejską, bo znowu mamy kraje Unii Europejskiej, które w większości należą do NATO, ale nie wszystkie. I tak na marginesie w tej chwili mamy 29 członków NATO, z tego 21 z krajów Unii Europejskiej. Czyli mówiąc prościej, z 27 krajów Unii Europejskiej tylko 6 nie należy do NATO. I są to Szwecja, Finlandia, Austria, Irlandia, Cypr i Malta. To są kraje, które do NATO nie należą. Natomiast do NATO należy też 8 krajów spoza Unii Europejskiej. I są to z krajów europejskich Wielka Brytania, Czarnogóra, Islandia, Albania czy też Norwegia, ewentualnie Turcja.
i dwa kraje pozaeuropejskie, a mianowicie Stany Zjednoczone i Kanada. No, tym członkiem takim, jak, że tak powiem, kontrowersyjnym jest Wielka Brytania, która jeszcze do niedawna była członkiem Unii Europejskiej, natomiast członkiem Unii Europejskiej już nie jest, ale w dalszym ciągu jest członkiem NATO. Warto zapamiętać, bo tego typu pytania pojawiają się w zadaniach maturalnych. No i oczywiście kolejna z organizacji to jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, tak zwane OECD, czyli organizacja głównie gospodarcza, której zadanie polega głównie na wspieraniu państw członkowskich w osiąganiu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego oraz poziomu życia obywateli. No i generalnie w skład tej organizacji wchodzą najlepiej rozwinięte gospodarczo państwa świata. Jednym z tych państw jest także oczywiście Polska. Zwróćcie uwagę, tu macie taką mapkę, która generalnie, powiedzmy, pokazuje te 35 wysoko rozwiniętych krajów, powiedzmy, świata. Te zaznaczone oczywiście na niebiesko to kraje założycielskie, natomiast te zaznaczone na zielono to kraje, które wstąpiły do OECD. Polska 22 listopada 1996 roku. I kolejna z organizacji to jest oczywiście Liga Państw Arabskich, czyli organizacja głównie polityczna, której zadaniem jest zacieśnianie stosunków między państwami arabskimi i kształtowanie wspólnego stanowiska w sprawach międzynarodowych. W skład Ligi Państw Arabskich, no oczywiście, wchodzą kraje arabskie, kraje muzułmańskie, czyli kraje północnej Afryki, no chociażby takie jak Maroko, Algieria, Libia, Egipt, czy chociażby, powiedzmy, Sudan, jak i kraje bliskowschodnie, chociażby z Arabią Saudyjską, z Irakiem, Omanem czy Jemenem oczywiście na czele. W tej chwili z organizacji, no oczywiście, wystąpiła albo została wyrzucona Syria ze względu na trwającą tam wojnę domową i reżim Asada, natomiast członkiem organizacji jest między innymi, powiedzmy, Palestyna, a więc, no, nazwijmy to w cudzysłowie, kraj, który formalnie oczywiście nie istnieje, ale generalnie ma czy należy do tych struktur, powiedzmy, Ligi Państw Arabskich. I tu warto wspomnieć jeszcze o Wspólnocie Niepodległych Państw. Charakterystyczna organizacja, nazwijmy to, gospodarczo-polityczna, która powstała w miejsce dawnego Związku Radzieckiego. Mówiąc prościej, zrzesza ona w większości kraje, które wchodziły kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Natomiast nie wszystkie kraje, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego, dlatego że członkami Wspólnoty Niepodległych Państw nie są takie kraje jak chociażby Litwa, Łotwa, Estonia, czyli kraje bałtyckie, a więc kraje, które kiedyś wchodziły w skład Wspólnoty Niepodległych Państw. Natomiast w tej chwili, z tego co mi się wydaje, oficjalnie też ze Wspólnoty Niepodległych Państw wystąpiła Ukraina, to ze względu na konflikt, powiedzmy, z Rosją, dotyczący między innymi aneksji przez Rosję oczywiście Krymu. Natomiast no, w skład Wspólnoty Niepodległych Państw, tak jak powiedziałem, wchodzą kraje, które kiedyś wchodziły w skład Związku Radzieckiego. No oczywiście poza Rosją, czy też, powiedzmy, Białorusią, są to między innymi takie kraje jak Mołdawia, Armenia czy Azerbejdżan, ewentualnie kraje byłego ZSRR położone w Azji, więc Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan czy Turkmenistan. Członkami na pewno nie jest w tej chwili Ukraina, na pewno nie są kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia i na pewno nie jest Gruzja, to też ze względu na konflikt z Rosją, między innymi dotyczący czy Abchazji, czy ewentualnie Osetii Południowej. I tu mamy jeszcze jedną organizację, jest to tak zwany OPEC, czyli Organizacja Krajów Eksportujących, powiedzmy, ropę naftową. Mówiąc najprościej, organizacja, która zrzesza największych producentów ropy naftowej na świecie, albo prawie wszystkich największych producentów ropy naftowej na świecie. I mówiąc najprościej, to jest ta organizacja i są to te kraje, które no niejako decydują o tym, ile będziemy płacić na przykład za baryłkę ropy naftowej. Zwróćcie uwagę, że w skład tej organizacji wchodzą zarówno kraje blisko wschodnie, czyli między innymi takie kraje, które macie tutaj jak Iran, Irak, chociażby, powiedzmy, Arabia Saudyjska, Kuwejt, chociażby Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale są to także kraje afrykańskie, w tym między innymi Algieria czy, powiedzmy, Libia, ale także Nigeria, powiedzmy, Gabon czy Angola oraz dwa kraje Ameryki Południowej, a mianowicie Wenezuela i Ekwador. I warto też o tym pamiętać, szczególnie że OPEC jest taką dość specyficzną organizacją międzynarodową, która skupia się tylko i wyłącznie na wybranej dziedzinie gospodarki, a mianowicie
chodzi tutaj, tak jak wam wspomniałem, tylko i wyłącznie o produkcję ropy naftowej. No i na zakończenie jeszcze chciałbym dwa zdania powiedzieć na temat Polski w organizacjach międzynarodowych. Mianowicie te ważniejsze organizacje o zasięgu europejskim, których jest Polska, to oczywiście Unia Europejska, której członkami jesteśmy od 1 maja 2004 roku, strefa Schengen, do której Polska weszła 21 grudnia 2007 roku. Dalej, Grupa Wyszehradzka, której członkiem Polska jest 1991 roku, dość charakterystyczna organizacja, w skład której wchodzi Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, i jest to właściwie organizacja, która powstała głównie po to, aby wspierać działania wyżej wymienionych krajów odnośnie członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast w tej chwili te kraje w różnych tam, powiedzmy, inicjatywach dalej się wspierają, podobnie jak Polska, Niemcy i Francja funkcjonujące w takiej organizacji, jaką jest Trójkąt Weimarski. Dalej, no oczywiście Organizacja Narodów Zjednoczonych, której Polska jest właściwie członkiem założycielem. Natomiast inne charakterystyczniejsze, powiedzmy, organizacje o zasięgu światowym, do których należy Polska, to oczywiście Pakt Północnoatlantycki, którego członkiem jesteśmy od 1999 roku, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dalej także Światowa Organizacja Handlu, której członkiem Polska jest od 1995 roku. No i tak to wygląda. Na zakończenie tematu zostały nam jeszcze do omówienia negatywne i pozytywne skutki integracji europejskiej. No bo oczywiście każda integracja no niesie ze sobą pewne skutki zarówno negatywne, jak i oczywiście pozytywne. No oczywiście te skutki negatywne czy pozytywne to oczywiście kwestia dyskusyjna, ale tak szybciutko, jeżeli chodzi o negatywne skutki integracji europejskiej, to oczywiście na płaszczyźnie wspólnej gospodarki i waluty to między innymi wysokie koszty związane z prowadzeniem wspólnej polityki, powiedzmy, rolnej, limitowanie produkcji rolnej, czyli no między innymi, powiedzmy, to, że każdy kraj ma ściśle określone, powiedzmy, limity dotyczące produkcji określonych, powiedzmy, produktów rolnych, nadprodukcja rolnicza i marnotrawienie żywności. Paradoksalnie, ale jeden z największych problemów rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Dalej, dopłaty do produkcji rolnej w krajach Unii, które powodują, że towary z innych regionów świata są droższe, a dodatkowo wiecie doskonale, że te dopłaty też są zróżnicowane w zależności od nowych i starych krajów Unii Europejskiej, co w konsekwencji no nie do końca, powiedzmy, odpowiada zasadzie, że tak powiem, równej konkurencji. No i oczywiście ogromne koszty związane ze wsparciem bankrutujących państw, na przykład chociażby, powiedzmy, Grecji. No więc wiadomo, że każdy z nas generalnie jakąś tam kwotę z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje, ale też pewną pulę pieniędzy, powiedzmy, do tego budżetu Unii Europejskiej musi wrzucić, tak? Jeżeli chodzi o swobodny przepływ osób, to oczywiście tu między innymi te negatywne skutki to utrudniona walka z przestępczością i nielegalną, powiedzmy, imigracją do krajów, powiedzmy, Unii. No wiecie doskonale, że wystarczy przekroczyć zewnętrzną granicę strefy Schengen, a w zasadzie możecie się dość swobodnie poruszać po, praktycznie rzecz biorąc, całej praktycznie Europie, a już na pewno praktycznie całej Unii Europejskiej. No i oczywiście nadmierna emigracja z terenów peryferyjnych. No i oczywiście no swego rodzaju też minusem jest to, czego doświadczamy w przypadku, powiedzmy, migracji od 2015 roku, czyli ta fala, powiedzmy, migrantów z krajów Afryki Północnej czy z Bliskiego, powiedzmy, Wschodu i późniejsze, powiedzmy, problemy, tak, gdzie odbiorcami tych emigrantów są głównie kraje południowej Europy, typu na przykład Grecja czy chociażby, powiedzmy, Włochy. Natomiast no oczywiście nie jest to problem tylko i wyłącznie tych krajów, no i potem pojawiają się różnego rodzaju zgrzyty, kto, co i w ogóle i jak, czy ma przyjmować uchodźców, czy też może nie, niekoniecznie. Natomiast inne, nazwijmy to, minusy, powiedzmy, integracji to między innymi ograniczony dostęp do towarów spoza Unii ze względu na wysokie cła, które, powiedzmy, powodują, że te towary spoza Unii są najzwyczajniej w świecie, powiedzmy, drogie. To jest pewnego rodzaju element, który ma chronić no niejako rodzimą, czyli nazwijmy to unijną, powiedzmy, produkcję. No i oczywiście konieczność konkurowania małych firm z krajów słabiej rozwiniętych z przedsiębiorstwami, które od dawna funkcjonują na rynku światowym. To może być i plus, i minus, tak? No plusem jest to, że oczywiście na przykład polskie firmy mają dostęp do rynków europejskich,
Minusem, że no często powiedzmy te większe i dłużej funkcjonujące na rynku powiedzmy firmy no najzwyczajniej w świecie wykańczają te małe powiedzmy regionalne firmy. No oczywiście w przypadku wspólnej polityki strukturalnej to zobowiązanie regionów wysoko rozwiniętych do przekazywania części dochodów regionom słabo rozwiniętym, no co generalnie w niektórych krajach też budzi kontrowersje, przykład chociażby powiedzmy no chociażby Katalonii, tak, więc tu jakby sprawa jasna, no ale wiadomo, że jakby idea działania samej Unii polega na tym, że ci silniejsi mają pomagać powiedzmy tym słabszym, potem ci słabsi stają się tymi silniejszymi i generalnie pomagają innym, którzy ewentualnie powiedzmy do tej Unii Europejskiej wstępują. No i oczywiście to, co jest swego rodzaju problemem, to forsowanie rozwiązań korzystnych dla najsilniejszych członków Unii Europejskiej. To jest to, co często tym razem polski rząd zarzuca chociażby naszym zachodnim sąsiadom, czyli Niemcom, że często forsują w Unii Europejskiej rozwiązania, które są po prostu korzystne tylko i wyłącznie dla nich. Natomiast no oczywiście pozytywy, jeżeli chodzi o integrację europejską, to oczywiście wzrost produkcji rolnej i dochodów rolników w ramach powiedzmy wspólnej polityki rolnej, to ułatwienie rozliczeń między przedsiębiorstwami ze względu na wprowadzenie wspólnej waluty, czyli euro. No i oczywiście atrakcyjność na przykład jednolitego wewnętrznie rynku Unii Europejskiej dla inwestorów spoza powiedzmy Unii. Dodatkowo możemy właściwie bez żadnych formalności przekraczać powiedzmy granice, możemy podjąć pracę w dowolnym w zasadzie kraju powiedzmy Unii Europejskiej, więc to bez wątpienia są oczywiście plusy. Dalej, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, no wiadomo, to w myśl takiej zasady powiedzmy w kupie siła, a więc w tym wypadku ułatwienie negocjacji z krajami spoza powiedzmy Unii, możliwość odwołania się od decyzji sądów krajowych do sądów oczywiście unijnych, co w Polsce jest w tej chwili dość powszechnie już w tej chwili praktykowane. No skuteczna czy skuteczniejsza walka z przestępczością dzięki wymianie informacji, a więc to mamy zarówno jako plus i jako powiedzmy minus, tak, w przypadku oczywiście tej rozległej strefy Schengen, no to takie powiedzmy podstawowe, tak. Natomiast oczywiście dostęp do unijnego rynku zbytu, bezcłowy obrót towarami i usługami, to są też bez wątpienia plusy, ochrona przedsiębiorców z Unii Europejskiej przed konkurencją czy poprzez wprowadzanie powiedzmy no wysokich ceł na towary spoza powiedzmy Unii. No i oczywiście to wspieranie powiedzmy słabiej rozwiniętych regionów przez regiony czy kraje lepiej rozwinięte gospodarczo. No oczywiście tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o te plusy i minusy członkostwa w Unii Europejskiej, to oczywiście jest to temat powiedzmy rzeka i bez wątpienia ten krótki mój powiedzmy wywód wsparty tutaj kilkoma ilustracjami tego jak najbardziej nie wyczerpuje. No i oczywiście na zakończenie to jest to, co przygotowałem Wam już na Teamsie, kilka zadań maturalnych dotyczących tematu związanego ze współpracą międzynarodową, czyli tematu, który realizowaliśmy sobie w dwóch częściach, czyli na tej części dzisiejszej i na tej poprzedniej. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do usłyszenia.